kryzys w małżeństwie Anny i Roberta Lewandowskich, w tle awantura o przystojnego Matthiasa. Anna Lewandowska od kilku miesięcy regularnie uczęszcza na zajęcia z bachaty. Zmysłowego tańca latynoskiego uczy się pod okiem przystojnego trenera, przez którego fani lewych zaczęli martwić się o relacje Anny i Roberta. Padły słowa o zbyt bliskim kontakcie z tancerzem. Małżeństwo Anny i Roberta Lewandowskich od lat budzi wielkie zainteresowanie mediów. Związek tych dwojga wciąż uchodzi z niedościgniony ideał, którym okazjonalnie chwalą się w sieci. Treści, które sami dostarczają publice, są jednak dość mocno przefiltrowane, a tajemnice z życia trenerki i piłkarza są jednymi z tych spraw, przez które ich bardziej oddani fani nie mogą spać po nocach. Anna Lewandowska oskarżona o romans. Internauci nie mają złudzeń. Mimo tego, że małżonkowie nie chwalą się wszystkim na prawo i lewo, można uznać, że Anna Lewandowska prowadzi niezwykle regularną działalność w internecie. To właśnie na Instagramie oraz TikToku lewa publikuje nagrania ze swoich regularnych ćwiczeń. Tam też chwali się urokami codziennego życia w Hiszpanii, gdzie od kilku miesięcy uskutecznia również treningi bachaty. Zdaje się, że latynoski taniec na dobre zawrócił w głowie lewej. Swego czasu próbowała namówić do niego także Roberta, który w towarzystwie małżonki nauczył się kilku kroków. Kropka swoimi zmysłowymi wygibasami pochwalili się raz nawet podczas wyjścia do klubu, a nagranie z ich udziałem podbiło sieć. Anna uczy się pląsów pod okiem przystojnego trenera Matthiasa Fonta, z którym, jak wymaga tego taniec, zbliża się podczas treningów. Anna Lewandowska reaguje na spekulacje o kryzysie i zdradzie. Widok karateczki i przystojniaka, których ciała są ze sobą w bardzo bliskim kontakcie, od dłuższego czasu martwi jednak fanów Roberta, którzy posądzają jego żonę o amory z trenerem. Sama lewa tego typu donosy puszczała raczej mimo uszu. Sytuacja ta zmieniła się jednak niedawno, gdy opublikowała w sieci kolejny filmik z wygibasami w asyście Matthiasa, a w komentarzach zaczęły pojawiać się ostrzeżenia dla Lewandowskiego. Kolega, o którego masz się nie martwić, Robert Lewandowski, masz się o co bać, co na to pan Lewandowski, dzwonię do Robercika, Lewandowski w strachu, czytamy. Fotografia TikToka na Lewandowska. Lewandowska bez zbędnych ceregieli postanowiła odpowiedzieć na jeden z niewybrednych komentarzy. Ofiarą trenerki padł ten, w którym internautka zakpiła z faktu, że Matthias nazywany jest jedynie trenerem Mani. Tak, użytkownicy mojej aplikacji też bardzo sobie cenią Matthiasa, zripostowała.